Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Jako, czyli Piotr Wasiak i gramy sobie w LEGO The Complete Saga. Przed chwilą na Twitchu skończyliśmy Atak Klonów, teraz weźmiemy się za epizod trzeci. Muzyka jest wyłączona, tutaj mówię do osób, które oglądają potem to na YouTubie. Muzyka jest wyłączona, bo YouTube się strasznie czepia praw autorskich, więc no zresztą moje gadanie, dźwięki z gry plus muzyka, no to by było już naprawdę dużo, więc no dobrze, no więc spróbujmy. Tutaj się wychodziło do tego przełączania epizodów. Tak, epizod trzeci mamy odblokowany, zatem wejdźmy tutaj, Revenge of the Sith. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie o subowaniu zarówno YouTube'a, jak i Twitcha i pamiętajcie o lajkowaniu fanpage'y, zarówno mojego fanpage'a prywatnego, że tak powiem, jak i fanpage'a biblioteki Osus. No i co? No i jedziemy od razu, tam nie będziemy. Battle over Coruscant. I zaczynamy epizod trzeci. Jak mówiłem, za każdym razem to powtarzam, jestem w dzikim szoku, jak oglądam te żółte napisy bez towarzyszenia muzyki z Gwiezdnych Wojen, muzyki Johna Williamsa. Pytanie na czacie jest, grałeś w inne LEGO oprócz Star Wars? Trochę grałem w LEGO Lord of the Rings, trochę grałem w LEGO Harry Potter, tylko że nigdy nie miałem takich zapędów, żeby je przejść. W sensie uruchamiało się grę po to, żeby pograć, nie wiem, z dziewczyną albo jakimś tam, nie wiem, młodszym kuzynem czy coś takiego. Odpalało się na chwilę, żeby sobie poskakać i pokombinować i to tyle. Natomiast nigdy jakby nie przechodziłem gry LEGO tak od początku do końca. Także można powiedzieć, że teraz to, co robię na Twitchu, to jest pierwszy raz, kiedy przechodzę od początku do końca grę LEGO Star Wars. This is where the fun begins. I zaczynamy latanie na Coruscant, zaczynamy od latania myśliwcami. Założę się, że pewnie muszę rozwalać te wieże. Pewnie. Jak się strzela? Tak się strzela. Aha, i tutaj jakby mam małą kontrolę. Po prostu lecę prawo-lewo. O, super klocek mi uciekł. I teraz, no wygląda to fajnie, wygląda to tak, że tak powiem, monumentalnie. A, to musiałem wyciągnąć. Czy grałem w The Force Unleashed? Planuję przejść The Force Unleashed na YouTubie, zarówno jedynkę, jak i dwójkę. Teraz była wyprzedaż gier na Xboxa, więc sobie kupiłem w wersji cyfrowej. Dawno temu miałem... Oj, nie wyciągnę... Ciągnąłem. Dawno temu miałem The Force Unleashed na Xboxa i tutaj niestety jakby słabość tej gry. Znaczy w sensie grałem, aż się w jednym miejscu zablokowałem, nie mogąc gdzieś tam przeskoczyć czy coś takiego i po prostu ciepnąłem tą grę w kąt. A że okazało się potem, że do niej nie wróciłem przez najbliższe pół roku, to po prostu sprzedałem płytę. Bo dopiero teraz jakby zaczynam zbierać gry trochę. No i co ja tu mam zrobić? Hello? Dołem. Czy nie dołem? Czy trafić w któryś... Hello, co ja tu mam zrobić? Czy mam trafić? Instrukcji. Ja mam trafić i wlecieć? Tam w którejś z tych... No. Te czerwone strzelaj, to już się domyśliłem. Okej. No i zginąłem też. Dobrze, dobrze.
Aha, i teraz nam statek pęka i otwiera się przejście. No ale tego się chyba nie da zrobić za jedno, znaczy w sensie bez ginięcia. Okej, trafiłem w super klocek. Też to jest jakaś metoda ich zdobywania. Oj, nie złapię tego. O, złapałem super klocek. Ten dźwięk tutaj tych blasterów to jest taki, jakby ktoś, przepraszam za brzydkie słowo, jakby ktoś w rurę od odkurzacza pierdział. Takie... No i co ja tu robię, tak? Generalnie samo mnie kieruje, mogę sobie ponaciskać, postrzelać, ale... Gra Star Wars Shadows of the Empire. No ja za chwilę dosyć dawno temu trochę w to grałem. Bez wątpienia, no to były lata 90. No to jest jedna z klasycznych gier Star Wars. Ale jakoś... No i teraz będzie bida trafić. O, jednak dało radę. No, tam był kolejny super klocek, którego nie zebrałem. Spok! Pierwsza część The Force Unleashed jest fajna, drugą się przechodzi w 4 godziny. Tak, też tak słyszałem. Ale wiesz co, to jest trochę tak, że no ja mam swoją ponad 30 na karku i ja lubię krótkie gry. Ja naprawdę lubię krótkie gry, dlatego że mogę przewidzieć, kiedy ja je skończę. Tak? To nie jest tak, że ja gram i... jakby nie wiem, kiedy skończę, tak? Znaczy, no jak się biorę, znaczy, jeśli gra jest długa... Inaczej, ja przed kupnem gry sprawdzam, na jak długo ona mi starczy. Jeśli to jest rzeczywiście hit pokroju Wiedźmina, no to oczywiście będę sobie siedział aż te 100 godzin zmęczę. Natomiast ja bardzo lubię takie gry, nie wiem, na 15, 17 godzin. Ja nawet lubię, wiecie, singla w Call of Duty, bo on jest taki dynamiczny, filmowy. No a to, że przejść można go w tam 5 albo 6 godzin, no okej, okay, no, ale jakoś nie jestem smutny z tego powodu. Oj, nie udało się. Także krótkość gry to nie jest dla mnie do końca wada. Znaczy oczywiście, jeśli zapłaciłem za grę, nie wiem, 200, tak? I okazuje się, że to jest... A, tutaj... O, zagadałem się i nie strzeliłem. Krótkość, znaczy oczywiście, jeśli pomyślę sobie, że zapłaciłem za grę, nie wiem, 200 i ona mi starczyła na 4 godziny, no to trochę będę się wkurzał. Natomiast to nie jest, jeśli będzie wciskająca w fotel i absolutnie fantastyczna, to wtedy ja nie mam problemu z tym, żeby gra była, nie wiem, krótka, treściwa, tak? Oj, no nie dam rady, no nie dam rady. Fabuła The Force Unleashed jest 2 na 10. Tutaj Niner 000 pisze. Wiesz co, no być może tak, natomiast wszyscy sobie chwalą... Znaczy, słuchajcie, w Gwiezdnych Wojnach pojawiały się gry samodzielne i pojawiały się tak zwane projekty multimedialne. Projektem multimedialnym jednym z jest... Projektem multimedialnym jednym z jest... Oj, dam radę? Dałem radę. Jest właśnie wspomniane przez was Shadows of the Empire, gdzie wyszła książka, bardzo dobra książka zresztą,
jedna z lepszych tego starego Expanded Universe, czyli Cienie Imperium, wyszedł soundtrack, wyszedł bodajże komiks, wyszedł słuchowisko radiowe, tak? Także naprawdę tam to chodziło o to, tam, kiedy to wychodziło, nie wiem, w 90. Oj, nie pamiętam. W każdym razie chodziło Lucasowi o to, żeby stworzyć jakby wrażenie filmu bez filmu. Tak? Czyli, że powstaje cała ta otoczka, gra, książka, komiks, słuchowisko, muzyka, figurki, tak? Ale jakby bez towarzyszenia filmów w kinie. No i potem kolejnym takim projektem multimedialnym, no to był właśnie The Force Unleashed, tak? Figurki, muzyka, gra, w ogóle nowa historia, tajny uczeń Lorda Vadera, w ogóle wow. Także no jakby chociażby z tego względu trzeba jakby oddać, nie wiem, czy to dobre słowo, oddać The Force Unleashed cześć. Natomiast no jest to gra taka dla młodszego odbiorcy, który chce pobiegać, pomachać mieczem, ściągnąć Star Destroyera z orbity przy pomocy mocy, no i tyle, tak? Jesteśmy w drugim chapterze. Jesteśmy w drugim chapterze epizodu trzeciego Lego Star Wars. Wlatujemy do hangaru. Ten okręt się nazywał bodajże Niewidzialna Ręka i będziemy musieli walczyć z czy odbić Palpatina. Dobrze. I teraz ja, kurczę, nie spojrzałem na zegarek. Nie wiem, jak długo my gramy, bo nie chcę tych odcinków zbyt długich robić. Ale chyba niezbyt długo, więc jeszcze sobie tutaj połączymy. No. Hello, naciskam. Chcę trochę pozbierać tych pieniążków, bo jeśli chodzi o zbieranie monetek, to jestem strasznie w plecy. Gonię za fabułą. A tutaj... potrząsnąłem statkiem. Bo tutaj gonię za fabułą, a jak chodzi o zbieranie monetek, co jest poniekąd kwintesencją gry Lego, to słabo. No i mi uciekł. I wysłał kolegów. O czym jest Shadows of the Empire? Shadows of the Empire opowiada przygodę takiego trochę klona Hana Solo. Jakim jest... znaczy inaczej. Gra Shadows of the Empire opowiada o przygodach Dasha Rendara, który jest takim no, trochę awanturnikiem, klonem, ja mówię w cudzysłowie klonem oczywiście, Hana Solo, który lata swoim statkiem, który jest prawie tak szybki jak Sokół Millennium. No i tyle. Jest to gra, która jakby łączy w sobie takie TPP, czyli widok zza pleców bohatera. No i są na przykład elementy, gdzie latamy w przestrzeni kosmicznej, a wszystko zaczyna się od bardzo widowiskowej. Kiedyś to wszyscy mówili na to wow, jak walczymy na Hoth. Czyli można powiedzieć, że Dash Rendar spotyka się z jakby pośrednio trochę z bohaterami filmów Gwiezdne Wojny, no w tym, że on jest w jednym z tych śmigaczy, które latają na Hoth. Książka natomiast, ja znowu, gry nie przeszedłem całej, tak, bo to były jeszcze czasy za dzieciaka tak zwanego, kiedy się tych gier miało od cholery. Bardzo często piraty, więc bardzo często bez jakichś tam, nie wiem, filmików, przerywników i tak dalej, więc się w ogóle nie kumało fabuły. No, czyli tutaj poza tym, że to były Gwiezdne Wojny, no to tyle. Tak, także jakby dokładnie jakie były misje w grze, to ja już nie pamiętam. Natomiast książka jest bardzo fajna, opowiada o próbach
odbicia zamrożonego w karbonicie Hana Solo, czyli dzieje się pomiędzy epizodem 5 i epizodem 6. No i tam na przykład w tej książce Luke Skywalker buduje swój miecz, szkoli się. To jest również książka, która wprowadza nam postać Guri, czyli takiej replikantki, takiej droidki, która służy księciowi Shizorowi. Shizor to jest z kolei postać, szef podziemia takiej organizacji przestępczej, która się nazywa Czarne Słońce. I natomiast wracając do gry, z tego co jakby widzę w tych wszystkich, no bo niektóre gry Star Warsowe można kupić w tej chwili dostosowane do nowych komputerów. Można kupić je na GOG, można je kupić na Steamie bodajże, nie wiem, TIE Fightera na GOG-u można kupić bodajże Jedi Academy. Także jest tam trochę tych gier, Dark Forces nawet można kupić, które jest starsze niż Shadows of the Empire. Natomiast Shadows of the Empire samego nie widziałem. Być może jest ono niedostosowane po prostu do... I co ja mam teraz tutaj zrobić? Hello? Czy ja mam tutaj spaść po prostu? Tak, mam spaść. Nie wpadłem. No i Shadows of the Empire, podobnie jak na przykład, nie wiem, Starfighter albo rewelacyjny Star Wars Racer, nie ma tego, więc być może są niedostosowane do nowych systemów, w sensie mam tutaj na myśli Windows 7, 8, i 10. No bo jest sporo jeszcze gier właśnie, w które nie można zagrać. No i trzeba by sobie, nie wiem, do tego zmontować jakiś stary komputer może. A czy to można, znaczy kupić, podejrzewam, że gdzieś na jakimś Allegro albo eBayu oczywiście, jak ktoś sprzedaje jakieś takie elementy kolekcjonerskie, no to oczywiście kupić można. Natomiast no myślę, że jest to trudne do zdobycia, przynajmniej w wersji, no, na, no powiedzmy sobie szczerze, oryginalnej. Shadows of the Empire powstało jeszcze na konsolę, to jest starsza gra niż, nie wiem czy to było na PlayStation 1, chyba nie. To była gra, która powstała na Nintendo 64 i ja gdzieś chyba, może jeszcze w poprzednim mieszkaniu, w sensie u moich rodziców, mam gdzieś kartridż z tą grą. W każdym razie kiedyś miałem, być może to gdzieś, nie wiem, zginęło przy jakichś remontach i tak dalej. W każdym razie gdzieś mam ten kartridż i jak uda mi się, no jak już się rozkręcę z nagrywaniem starszych gier Star Warsowych i znajdę ten kartridż, to spróbuję wam pokazać tą grę, bo nie wiem, czy przejść ją na YouTubie od podstaw, bo w stare gry się gra naprawdę ciężko. Serio, gra się ciężko. I ale no przynajmniej pokazać, z czym to się je i jak to wygląda. Ben Solo. Cześć Piotr, cześć Ben. Tu przejdziemy? Tu przejdziemy. Wow, 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 wow. Grubo jest. Chciałem zebrać te klocki. No i nie mogę wykonać tego ataku z wyskoku, no. Trochę mi się zginęło. Quasi, liczysz czas? Ile nam zajmuje ten odcinek teraz? Wow, 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 wow. O, teraz akurat wyszedł ten atak. Atak? Nie chciał. Kubany. O, Artuditu.
przyjechał. Model walki mieczem świetlnym w Jedi Academy. Wiesz co, najlepszy model walki był w Jedi Academy. Wiesz co, nie sądzę. W sensie Jedi Academy i Jedi Outcast, no to są gry z, żebym nie skłamał, z 2002 roku, czyli sprzed 12 lat. Tak? I... O, słuchaj. I od tego czasu, no z wyjątkiem The Force Unleashed, nie powstała żadna gra gwiezdnowojenna, która by pozwalała na walkę mieczem, tak, że tak powiem, player versus player. No, hello. 14 lat, tak. Tak, od minęło 14 lat. Od, tak, jakoś. Nie wiem czemu lata mi się przestawiły. No tak, no ale oczywiście nigdy z, w Battlefronta nie byłem dobry z matematyki. Niestety. Okej. I to jest tak, że po prostu jakby dla fanów najlepszy The Force Unleashed ma... Jedi Academy ma najlepszy model walki mieczem świetlnym, dlatego że po prostu nic innego nie powstało od tego czasu, co by pozwalało na taką walkę mieczem, że tak powiem, player versus player. Tak? I to jest jakby... Czy ja tutaj mogę jakoś? Czy coś tutaj mam zrobić? Mogę tutaj coś zrobić? Czy tutaj mam coś zrobić? Nie. I no w The Force Unleashed to jakby no też była fajna walka mieczem świetlnym, ale ona nie była... znaczy, no walczyliśmy z komputerem, tak? W sensie walczyliśmy... Można było sobie tam szturmowców porozwalać. Natomiast nie było walki miecz na miecz. W Battlefroncie dwójce była walka na... Co teraz? Jej! Wszystko wybuchnęło. Ben Solo. Trzeba będzie zedytować Osusa, jeśli chodzi o Jar Jara. A niby czemu? No i hello, co ja mam tutaj teraz zrobić? Coś się zbugowało. Aha. Wow. No i zbieramy klocki. Jej, super klocek, niebieski klocek, ale bogactwo, tyle wygrać. Tyle wygrać, haha. Dobra. Tu najwyraźniej nie. Czemu... Wiesz co, ja też uważam, że Revenge of the Sith, jeśli mówimy o filmie, jest najlepszą częścią prequeli. Dlatego, że jest jakby najbardziej dojrzała. No mamy... Mroczne Widmo, które jest zupełnie inne. Tak, tam jeszcze nie ma wojny klonów. Tam jakby Mroczne Widmo powstało po pierwsze po to, żebyśmy zobaczyli jakby młodego Anakina, który czuje moc. To po pierwsze. A po drugie, przede wszystkim, żebyśmy zobaczyli, jak działa Stara Republika i Zakon Jedi, którzy jeszcze nie są... którzy jeszcze nie są w trakcie wojny, tak? I po to powstało Mroczne Widmo. No i potem mamy niestety atak klonów, które jest... Ups, spadłem. Potem mamy Mroczne Widmo, które jest... no fajna jest bitwa na końcu, natomiast generalnie jest romansidłem. Tak, jest słabym romansidłem, które wkurza.
Tak, ta gra aktorska Haydena Christensena tam jest szczególnie widoczna jako zła, tak? No i jeśli... No i potem następuje Zemsta Sithów, która jest jakby najmroczniejsza, jest rzeczywiście... Jest jakby najbardziej dojrzała, widzimy bezpośrednią przyczynę, że Vader jest taki, jaki jest i że wygląda tak, jak wygląda. Także no, to jest... No, o to tutaj chodzi, tak? Także dlatego jakby... Jeśli mamy wybierać spośród prequeli, to... no to wybieramy Revenge of the Sith. Powiedz coś jak Yoda. Do or do not. Hmm? There is no try. Hmm? You must unlearn what you have learned. Do or do not. Hmm? There is no try. Hmm? Yes. Hmm? Yes. Yes. Hmm? Tak. Hmm? You like it? Mm. Yes. Dużo klocków się wysypało. Mm. Klocki pozbieramy. Mm. Zbieraj klocki. Mm. Dla dobra. Mm. Moc jest silna w tobie, jak klocków pozbierasz. Tak. Ten moment walki z Dooku i z tymi robotami. Pamiętam, że strasznie mi krwi napsuł, bo grałem chwilę w grę epizod 3 na PlayStation 2. Chciałem sprawdzić, czy płyta działa, bo też jakoś tam gdzieś, jak znajdę trochę czasu, to planuję to dla was nagrać. Tak, i oj, spadłem. One man, one lightsaber, one solution to the Count Dooku. This is your time. Miłosz, już w trzeci epizod grasz. Przed chwilą zdążyłem obejrzeć u ciebie pierwszy epizod. No, filmiki na YouTubie się pojawiają z pewnym opóźnieniem, dlatego że staram... No to jest tak, że przy jednym takim posiadzie z Lego ja zazwyczaj nagrywam jakieś 3 odcinki, tak? Mniej więcej, bo tak pół godziny, 40 minut. Natomiast no, na YouTube'a staram się wrzucać, no tak, żeby mieć zapas, tak? Żeby wrzucać, nie wiem, po jednym dziennie albo coś takiego. Dzisiaj odcinka z LEGO ani z Battlefronta nie będzie, ponieważ o 17, jeśli dobrze pamiętam, o 17.30 się u mnie pojawi filmik, no taki gadany, w sensie co było niefajnego w epizodzie 7. Natomiast no, jak wy oglądacie to na YouTubie, no to już ten filmik raczej jest, więc... Oj. O, chyba się udało. Jest, odrąbaliśmy mu rękę. Teraz, no właśnie. Ale głupio wygląda ta figurka. Czyli co, teraz uciekamy. Dobra, to skoro uciekamy ze statku, to ja w tym momencie zrobię przerwę. Zapraszam do, mówię tutaj do widzów na YouTubie. Wrzucajcie łapki w górę, wrzucajcie
lajki na fanpage'u, wrzucajcie na moim fanpage'u, na fanpage'u Biblioteki Osus. Pamiętajcie o tym, żeby subować Twitcha też, bo no jeszcze trochę gier się pojawi, mam nadzieję. Jak nie na Twitchu. Może za jakiś czas uda mi się też postreamować coś niekoniecznie Star Warsowego, ale to takie tylko plany na przyszłość. A ja tymczasem robię znowu 30 sekund przerwy, żeby nam się pliki ładnie podzieliły i za sekundkę wracam.